szansę zostać prawdziwymi dziennikarzami muzycznymi, jest prawdziwy zespół. Ale wiesz co, ja to nie wiem. Ja chcę się zabrać do kapeli, chciałem zawsze chórka w nim śpiewać. Wyglądać jak chórzystka. Dokładnie. A będę tak stał. Proszę Państwa, zespół Psychosłupie to jest zespół młodzieżowy, oczytany, inteligentny, prawda, elokwentny. To jest tylko jego się pozazdrościć. Podziękujcie. No, teraz już możemy zacząć rozmowę. Słuchajcie, zawsze mam wrażenie, że tak, jak my się spotykamy, to się dzieją różne dziwne rzeczy. Z reguły nam się nie udaje nagrać wywiadu, stąd wizyta na żywo, żebyśmy w końcu cokolwiek mogli pogadać. Wiecie, że jesteście uważani za największych świrów w polskim rock'n'rollu. Nigdy o tym nie słyszeliśmy. Nigdy o tym nie słyszeliście. A ja myślałem, że masz tutaj tatuaż taki, jestem świrem z cukra, żeby jakąś zespół mógł was napadnie, na przykład na plaży wiedział, o co chodzi. Pan ma tatuaż? Nie, ja mam w tył tam. Nie mam czasu. Wytatuowaną łapkę na muchę. A panowie są na tym skromni, bo ja jadąc tam słucham rozgłosi radiowych różnych i w jednej z nich oczywiście pecham na waszą cześć, że zespół cię trudny do sklasyfikowania, że oświetlają płytę. W ogóle świetni goście w ogóle i tak dalej. No i teraz tak, trzeci krążek jest przed wami, chłopaki, to jest moja rzecz. Tak, chwowali w dominę, chłopaki, opowiadajcie, bo to jest tak, że Psychocukier przyzwyczaił nas do różnych odjazdów na płytach, a potraficie naprawdę fajnie zakręcić dźwiękami. Co teraz się będzie działo z wami, z tym nowym materiałem? Trzecia płyta będzie właściwie w języku polskim. O! To już jest jakiś plus. Będzie okrągła. Będzie okrągła. Sasza, napisałeś sam teksty, czy prosiłeś na przykład, żeby kolega Piątek na przykład podał ci kilka czasowników? Kilka czasowników. Tak, zgadza. To będą piosenki bałuckie trochę? Nie, ten element tutaj bałucki się nie pojawił, rozumiem? Taki bałucki wstyd na pewno, ale przesłanie uniwersalne. Nadal opieracie się fali komercji płynącej zewsząd, czy nie? Jednak chcecie popłynąć z prądem i być kolejną kapelą, która alternatywę wyniosła na salon? Zbyt trudne pytanie. Myślę, że po prostu robimy swoją muzykę. Bardzo fajna rzecz to jest taka, bo chyba warto o tym wspomnieć, o pewnym dżentelmenie, którego w studiu nagrywacie, bo to też jest chyba ważny element. Jeden z najciekawszych łódzkich muzyków, który jednocześnie jest takim waszym przyjacielem, inżynierem dźwięku i trochę takim współproducentem całości. To może być też ekstra sprawa. Nagrywamy u Pawła Cieślaka. Studio Hasselhoff. I to jest człowiek, który wie, o co chodzi, ma sprzęt analogowy, czyli takie rzeczy, które nam się bardzo podobają, te rzeczy, które nagraliśmy w nią w ciepło. Przypomnijmy, że człowiek 19 wiosny, 19 wiosny, zespół Ponowel. Bardzo ciekawa postać. I bardzo dobry muzyk. Super. Proszę Państwa, jeszcze jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli ktoś z Was pierwszy raz widzi tych dżentelmenów, to jest też ważna sprawa. To jest Sasza Tomaszewski, to jest Piątek Podgłos, a to jest Marcinera Awaria, który zresztą ma też zespół pod taką nazwą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Psychocukier to tak naprawdę, z mojego punktu widzenia, nie tylko projekt rock'n'rollowy, ale tak naprawdę już pewna instytucja, bo chłopaki mają już cztery zespoły dookoła tak naprawdę. I kupując płyty Psychocukier, do czego zachęcam, można tak naprawdę rozszerzyć takie choinkowe różne pajączki dookoła, bo robicie właśnie mnóstwo rzeczy. Przez elektronikę, jakieś techniawy do bardzo spokojnego grania, jak przynajmniej u ciebie, Marcin, na płycie. No tak, postanowiliśmy. Zgadza się. Dziękuję wam bardzo. A my będziemy stali ładnie wyglądali. A więc teraz zaskoczenia. Sławku, a co słychać w kuchni? Proszę Państwa, my tutaj sobie gadu z zespołem Psychocukier. Chłopaki powiedzieli, że są głodni, więc dostaną naprawdę kaloryczne dzisiaj żarelko. Pokażemy całość tej akcji, a teraz szybko opowiedz, co robiliśmy. Zaczęło się od mięsa. Od mięsa. Mięso przesmażone na dużym ogniu, wstawione do pieca. Placki ziemniaczane jako postument, a ryż z kapustą jako dodatek. Proszę Państwa, wygląda to dosyć okazale. Zapewniam, że jest to bomba naprawdę fantastyczna. Nawet nasi muzycy dzisiaj będą zadowoleni po tych szaleństwach artystycznych. Także chłopaki, to żeby Wam ślinka ciekła, tutaj wystawiam. To jest tak zwane tuczenie muzyka. Proszę Państwa, się za chwilę będzie odbywało, żeby artysta nie był głodny. To też są komercyjne piosenki. Rozmawiajcie, my się będziemy żegnali, bo czas się żegnać oczywiście. Zapraszamy Państwa na jutro. Zapraszamy oczywiście. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jestem gwiazdy. Thank you.